co tutaj mamy lekcję? No tak, mamy tutaj lekcję. Sala numer 2. Nigdy żeśmy tutaj lekcji nie mieli. Ta sala zawsze była taka, jakby powiedzieć, tajemnicza. No, chodźmy sprawdzić, jak wygląda ta klasa. Okej, panie, przodem. Wow, jaka super klasa. Ekstra! Witamy Was w naszej nowej klasie. Super jest ta klasa i pomyśleć, że jeszcze nigdy tutaj nie mieliśmy lekcji. O wiele więcej miejsca tutaj jest. Dobra, ja siedzę koło ściany. A ja na środku. Czy to jest pierwsza A? Pozy, Wenus, to ty chodzisz do pierwszej A? No tak, ale super, będziemy razem w klasie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jak widzicie, dzisiaj mamy dwie nowe niespodzianki. Pierwszą niespodzianką jest taką, że mamy nową salę lekcyjną. Jak widać, pracownicy bardzo dobrze się spisali. Klasa moim zdaniem jest bardzo ładna. A drugą niespodzianką jest taką, że mamy nową koleżankę w klasie. Powitajcie, Pozy Riff. Cześć, Pozy. Elo, hej, siemanko. Pozy, nie chciałabyś tutaj podejść na środek i opowiedzieć coś o sobie? Nie, dziękuję. No dobrze, no to przechodzimy do nowego tematu. Zaczekaj. Ach, czego chcesz ode mnie? Zaraz na lekcję się spóźnię. W sumie już jestem spóźniony. Chciałam porozmawiać. O czym chcesz rozmawiać? O przeszłości? O nie, bardzo mi przykro, ale ja chcę jak najszybciej o tym zapomnieć. Nie o to chodzi. A o co? O mnie i o Wenus? Nie. Nie po to się przepisałem do tej szkoły, żebyś poszła za mną. Mogłaś zostać w tym Ewe After i byś przynajmniej przeszła... Przynajmniej byś poszła za tym swoim przeznaczeniem i byłby spokój. A tak, to po co żeś się tu przepisała? Dobra, nie mam ochoty już z tobą rozmawiać. Ja idę na lekcję. Zaczekaj! Nara. No, co ja takiego zrobiłam? Dobrze, za 5 minut będzie dzwonek. No to przepiszcie sobie to zadanie na jutro. No to do widzenia. Dziewczyny, czy przypadkiem teraz nie będziemy mieli plastyki? Super, co nie? Ciekawe, jak się zmieniła ta sala. Słyszałem, że podobno mają być sztalugi. O, będę się czuła, jakbym chodziła do szkoły plastycznej. No, super! Zaraz wejdziemy do tej klasy. Dzień dobry, zapraszam do sali. Witam Was w sali plastycznej. Dobrze, w związku z tego, że mamy tylko 4 sztalugi, a Was jest więcej, to jedna osoba będzie pozować, a jedna osoba będzie rysowała przy biurku. Osoba, która będzie pozować, będzie to Gina Fire. No dobrze.
No wiesz, byłam dzisiaj na zakupach. No, w takim jednym sklepie. No i patrzę na takie fajne buty. No i tak się zastanawiałam, może sobie kupię. A ja tutaj widzę na cenę, ile kosztuje. A ja mówię, co? Aż takie drogie? Mogę wejść? Dobra, muszę kończyć. Pa, pa, buziaczki. O co chodzi? Muszę coś ci ważnego powiedzieć. Umiesz dotrzymać tajemnicy? No jasne. No bo...